i najpierw sobie przedłużaj jakby fazę siadania, tak jakbyś chciała coraz niżej wstawać. Skup się na tym, że chcesz, żeby plecy były całością sprężynującą, że od samych łopatek prowadzisz ten ruch do dołu, że wszystkie stawy sprężynują, tak? Że dyski jak takie poduszeczki w kręgosłupie siadają, kiedy ty siadasz. O właśnie, i kiedy już czujesz, że masz ten plecy takie bardziej świadome siebie, to usiądź sobie w pewnym momencie w ćwiczebnym, rozsiądź całe pośladki, miej poczucie, że chcesz tylną linię pleców mieć niżej, a podciągać miednicę brzuchem na zmianę. Tak jakbyś chciała swoim tyłkiem być w jego zadzie, podciągać mu zad, tak? I jednocześnie, jak czujesz, że cię zarzuci, to tylną linię ciała spuść. Nie patrz na dół, też jest to ważne, tak? Zamknij motyla z tyłu, żebyś miała cały czas lekko przedramiona ugięte, ale ramiona wiszące wzdłuż tułowia, to jest ważne. Bo jak się tylko pochylisz, natychmiast się pogubisz. Możesz być krótsza w ciele, sprężynująca, ale nie pochylona, wyprostowana w ramionach, bo to cię natychmiast wywala na przodopochylenie miednicy i wszystko się gubi. I pilnuj też, żeby razem z podnoszącą miednicą podnosiła się łydka, bo jeżeli prawe biodro na przykład idzie w podgięcie, w takie tyło pochylenie, żeby ciągnąć z prawą tylną nogę konia, to twoja łydka też w tym momencie działa na brzuszek, tak? Czyli dotyka mięśni, które stymulują tylnymi nogami konia. I wyobrażasz sobie, że podciągając brzuchem miednicę, razem z miednicą podciągasz nogi, które są jednością i ciągną ten zad, tak? On jest fajny do takiej nauki, bo jest taki w miarę równy. Też nie wywala za bardzo, więc na początku jest idealny, tak? I też teraz to, co jeszcze możesz wypróbować, to troszkę staraj się bardziej kolanami patrzeć do przodu, żeby ta stopa ci się nie rotowała na zewnątrz. Tak jest. I to jest też, niesie ryzyko właśnie, że jak zrotujesz nogę, to ci pofalują plecy. Dlatego najpierw buduj świadomość pleców w dół, po tylnej linii, tak? Oddychaj do żeber bocznych, dolnych, żeby one dawały przestrzeń na swobodny przepływ energii, na miękką pracę mięśni, bo przepona jako mięsień w poprzek ciała wpływa na to, jak pracuje reszta mięśni. Nie patrz na dół, przed siebie cały czas buduj ten obraz. Jak się pogubisz w ćwiczebnym, to trochę parę kroczków anglezowanego i potem znowu ćwiczebny. Okay. I prawo, lewo, bioderko pracuje i łydeczki podciągają. I teraz na tym kole spróbuj dodać, ale na tej zasadzie, że zwiększasz energię działania mięśni brzucha, co zwiększy działanie energii łydek pod górkę, bo chcemy kłąb wyżej, zad niżej. Nie faluj plecami, spuść łopatki, cofnij brodę, dzbanek mentalny na głowę. Tak, tak, tak. Jak się gubisz, parę kroczków anglezowanego, ale nigdy nie próbuj, jak będzie niewygodnie, wytrzymać to, wysiedzieć, bo wtedy cię spina. Tylko siadamy w ćwiczebny, kiedy czujemy miękkość w ciele. Bo wtedy dopiero koń jest też rozluźniony. Jak koń będzie napięty, to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, Marysia, do kusi stępika i odpoczywamy.